Będąca w coraz bardziej opłakanym stanie droga z Gralewa do Filic została w końcu zmodernizowana. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ w połączeniu z remontem dróg na terenie gminy Rybno trasa numer 538 w końcu zaczyna wyglądać tak, jak powinna. O szczegółach mówi starosta Paweł Cieśliński. Zakończyliśmy inwestycję przebudowa drogi Gralewo-Filice. Ostatni odcinek, a mianowicie odcinek od Turzy Wielkiej do Filic. Nastąpił odbiór tego odcinka. Został zrobiony bardzo dobrze i naprawdę poprawił bardzo warunki bezpieczeństwa i stan techniczny tej drogi. Także cały odcinek od Filic do Gralewa już jest zakończony. Naprawdę cieszymy się bardzo, dlatego że jest to najkrótsza droga dojazdowa z gminy Rybno i z części gminy Działdowo do Działdowa, więc naprawdę poprawiło to życie i warunki dla naszych mieszkańców powiatu działdowskiego. Koszt inwestycji wyniósł 1 858 000 zł i zgodnie z umową został rozłożony po połowie na powiat działdowski i województwo warmińsko-mazurskie.